Witajcie. Co prawda pogoda nie sprzyja, ponieważ jest ciągle bardzo ciepło, ale zmobilizowałam się do tego, aby przygotować kompilację zapachów arabskich, które mam zamiar nosić tej pięknej, słonecznej i bardzo ciepłej jesieni. Tak dobrze myślicie, będzie też część druga na tą chłodniejszą porę roku, chłodniejszą jesień tak konkretnie. Ale zanim zacznę Wam opowiadać, zanim zacznę Wam pokazywać te moje cudeńka, które tutaj leżą obok mnie, losowanko. Ostatnio pod filmem, w którym opowiadałam Wam na temat nowości od Jean-Paul Gaultier i od Paco Rabanne, pojawił się konkursik, prezenciki, takie drobne upominki dla Was od mojej zaprzyjaźnionej drogerii Jolka. Taran, taran! I pośród osób, które dokonały komentarza tutaj i u dziewczyn na Facebooku, zebrałam do szklaneczki też osoby i podaruję jeden zestaw. Dla niej jeden zestaw dla niego. Nie ukrywam, że panowie tutaj mają zdecydowanie lepiej, ponieważ było ich niewielu. Natomiast panie moje kochane panie, i bardzo mnie cieszy, że przeważnie są to osoby, które często i gęsto i bardzo, bardzo, bardzo chętnie udzielają się u mnie pod filmami. Dlatego postanowiłam Was nagrodzić i jak już będzie w końcu ta losowanko, powiem Wam coś ciekawego. Dobrze, to do kogo zestaw damski? Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mam karteczkę, odkładam kubeczek i pokazuję karteczkę. Oczywiście ja nigdy nic nie widzę. Małgosia L. Gosiu, Gosiu, Gosiu. My się znamy z komentarzy i nie tylko z komentarzy, prawda? Piszemy też do siebie. Piszemy. Kiedyś mi Gosia wysłała zestaw próbek od Prady, który ciągle czeka na recenzję. Zapachy pudrowe, dlatego mi tak ciężko to idzie. Gosia, w każdym razie napisz do mnie. Tak, napisz do mnie tutaj na maila. Podasz mi swój adres, żebym mogła wysłać Ci ten zestaw. No i teraz dla Pana, jednego z Panów. Mam kartkę. Mateusz Rogulski. Mateusz też bardzo często i gęsto się udziela u mnie pod filmami. Był taki moment, że gdzieś zniknął. Mówię, wydziału chłopaka nie ma, ale wrócił. Mateuszu, też napisz proszę do mnie, żebym mogła Ci wysłać zestaw dla Ciebie. Jak ja się cieszę, jak ja się cieszę, bardzo się cieszę. Ale Wy wiecie, że to nie koniec niespodzianek, wiecie. W każdym razie, tutaj tak zaczęłam troszeczkę inaczej, bo chcę Wam coś powiedzieć. Zauważyłam, że po losowaniach zmniejsza się ilość subskrybentów. Wiecie, czasami niektórzy klikają ten dzwoneczek, czy tam tą subskrypcję, a potem odklikują. Dlatego postanowiłam trzymać się Was, moi stali widzowie. I mam też dla Was dzisiaj prezent od siebie, od Mua. Wy wiecie, że ja uwielbiam zapachy arabskie i przygotowałam coś dla Was. Ta sama zasada wśród komentarzy. Pod tym filmem wybiorę jedną osobę, do której pójdzie moje ukochane Sheikh Al-Shiyuk Lux Edition. Idealne na jesień. Ja co prawda nie ujęłam ich teraz, przy tej kompilacji na te zapachy, na ciepłą jesień, ale to tylko dlatego, że pewnie pojawią się w tej następnej. Także jeżeli macie ochotę, piszcie, piszcie, piszcie. Koniecznie piszcie. No dobrze, to ja tutaj teraz już przechodzę do konkretu, do meritum, bo mam tutaj aż bodajże 13 zapachów. Tak, 13 zapachów. Większość z nich właściwie znacie, ale te osoby, które są nowe na kanale, witam Was bardzo serdecznie. Być może nie mają takiej wiedzy jak Wy, stali wyjadacze, więc przedstawię je króciuteńko. Zacznę od największego killera, którego tutaj mam. Jest to Garam od Swiss Arabian.
zapach z tytaniczną projekcją, z tytaniczną trwałością, którego naprawdę trzeba maleńko, żeby iść i pachnieć. Zresztą widzicie, maleńko. Ja je mam od prawie 2 lat, ale wystarczy jedna, maks, naprawdę maks, dwie aplikacje, idę i pachnę, ponieważ one są tak mocne. Jest to zapach w klimacie Baccarat Rouge 540, jeżeli ktoś lubi taki klimat, jeżeli Wam jeszcze się nie przejadł, to jest świetna propozycja, świetna, rewelacyjna, bardzo ją lubię. Mam też inne, podobne, ale te takie, wiecie, sentymentem je darzy właśnie z uwagi na te niesamowite parametry. Dlatego jeżeli chcecie, koniecznie się skuście, koniecznie się skuście. Inny zapach, też od Swiss Arabian, jest to Hamza. Ślicznota. Kiedyś, dawno temu o niej mówiłam, potem się ona pojawiła u mnie. I słuchajcie, jest to prześlicznej urody białokwiatowiec, taką chyba cytrusową, delikatnie nutką. Tak, bo tutaj sobie notatki oczywiście zrobiłam. W trybie Elis... W trybie. Może być i w trybie. Och. Nie będę Wam tłumaczyła, dlaczego mi się tryby włączyły. Świetnie się chce. W każdym razie w typie Elisa Pleper Fan. Tylko wydaje mi się, że to jest mniej słodziej, bardziej tak krystalicznie, błyszcząco. Ten zapach nie jest taki słodki. Jest uroczy. Uroczy, uroczy, uroczy. Mniej urocza się staje cena, ponieważ zaczyna rosnąć, ale cóż, słuchajcie, nie rośnie. No, gdzie nie spojrzę na moich ulubieńców, wszędzie ceny są windowane do góry, więc póki możecie, chcecie, macie okazję, macie fundusze, kupujcie, bo to chyba już nie stanieje. Nie mówię tylko o nich, tak ogólnie. Kolejne. To jest nowinka u mnie. Śliczna nowinka od Maison Alhambra, Narcotic Flower. Proszę Państwa, taran, taran, mam je od niedawna i mam zamiar używać, dopóki dadzą radę. Jest to zapach, o Boże, jaki piękny. Jest to zapach, i teraz muszę sobie zajrzeć, taki biało-kwiatowy, z dobrze wyczuwalną nutką mchu, właśnie, mchu i drzewa. Kwiatki plus mech i drzewo. Nie jest to zapach jakiś bardzo słodki, ja jako sobie tutaj zapadam w powietrze, chociaż jako czuję to, ale mam ochotę. Cudny. Nie wiem jak z dostępnością w Polsce, bo one do mnie przyszły aż z Niemiec. Tak, aż stamtąd. Ale jestem przeszczęśliwa, że je mam. Przeszczęśliwa. Będę Wam o nich na pewno opowiadała. Kolejny. Jest to tym razem Mazaji. Mazaji od Latafy. Te butelki też chcę Wam pokazywać, bo one są prześliczne. Zapach. W mojej opinii bardzo podobny do Elisa Pleper Femme Royal. I to jest coś ciekawego, ponieważ niektórzy odbierają go jako zapach bardzo świeży, cytrusowy, a dla mnie on jest taki bardzo ciężki, esencjonalny, z różą, taką bardzo nietypową, też coś jakby śliwką. Ja tutaj, słuchajcie, czuję wędzoną śliwkę, której nie ma, ale ja ją czuję. Na pewno są też cytrusy. I ja z Mazaji tej jesieni będziemy bardzo się lubić, bardzo. Kolejny, Kazamat Ebhar. Tak, dobrze myślicie, Kasablanki teraz nie będzie, bo ona jest za mocna. Kasablanka pojawi się w innym zestawieniu, ale Kazamat Ebhar jest do Kasablanki podobny. Nie jest tak mocny, nie jest tak intensywny, jest, bym powiedziała, młodszą, delikatniejszą siostrzyczką. Też z mniejszymi, delikatniejszymi parametrami, nie jest tak słodko, choć różnie też jest odbierany. Ale dla mnie ta słodycz jest zdecydowanie delikatniejsza, mniej ekspansywna, bardziej dyskretna.
Więc jeżeli macie ochotę już coś na zasadzie właśnie naszej Casablanki, gdzie macie wanilię, gdzie macie tutaj pralinkę, poczekajcie, bo sobie też wpisałam, śliczne kwiatki i tonkę i wanilię, skuście się na nią, skuście. Chyba to jest edycja limitowana, też ciężko jej już dostać, ale jeżeli dostaniecie, niedawno widziałam w rewelacyjnej cenie i nie kupiłam. Miałam inne wydatki tylko i wyłącznie dlatego, ale bardzo bym chciała jeszcze jedną upolować. Teraz będzie troszeczkę świeżej, troszeczkę bardziej kwiatowo. Jest to Al-Ibda Gold, bo jest też wersja Silver, której nie wąchałam. Te też mam, słuchajcie, w tym roku je kupiłam. I w związku z tym, że miałam ten długi urlop, powiem Wam, że te moje flakoniki, one tak sobie troszeczkę leżały, nietknięte, no bo jak na odległość nie da rady. Więc postanowiłam i bardzo się cieszę, że pogoda temu sprzyja, używać ich teraz. Ale Al-Ibda, co to jest za zapach? Niektórzy porównują go do Linterdi, do nich. Może coś w tym jest. W każdym razie mi się one pięknie noszą. Mają świetne parametry. I uwielbiam tą delikatną kwiatowość i owocowość, która tutaj się znajduje. Też, jeżeli macie ochotę, zerknijcie do mnie na kanał. Mówiłam o nich troszeczkę więcej. I będę pewnie mówić dalej. No i teraz też tej kartki. Dużo flakonów, dużo różnych rzeczy się dzieje. Tarłach Gold. Zdecydowanie. Zdecydowanie muszę po nie sięgać i sięgam po nie i sięgam. Chętnie po nie sięgam. Jest to zapach również prześliczny. Zaczęło się od próbeczki i kiedy ta próbka malutka została wykończona, to było takie, wiecie, wzywanie. On mnie wzywał i on się u mnie w końcu pojawił. Znaczy szybko się dosyć pojawił, muszę przyznać. Szybko się pojawił, ponieważ niesamowicie mi się on podoba. Delikatnie kwiatowy, delikatnie cytrusowy. Jest tutaj też szczypta, odrobinka lawendy. Niektórzy porównują go do Libr. A dla mnie on jest piękny, jedyny, unikatowy. Tak ślicznie na mnie pachnie. Parametry również w porządku. Nawet bym powiedziała, trzeba czasami uważać, bo jak się przesadzi, to trochę przyduszą. Pięknie będą pachniały. No i teraz idziemy dalej. Idziemy dalej. Również jak ja za nimi tęskniłam na tych wakacjach moich. Rare Tiffany Afnan. Przepiękny, unikatowy zapach. Lekko tropikalny, z bardzo silną dozą ilanki lang. Ale mamy też tutaj nuty drzewne, mamy też karmel, mamy imbir, mamy pieprz różowy, który daje takiej pikanterii. Śmiać mi się chce, bo ja zawsze mówię, że ten zapach ma odwróconą piramidę. Tak. To, co teoretycznie powinno się pojawić na początku, pojawia się na końcu niby. Ale ja tam na to nie patrzę, tylko patrzę na to, jak jest pięknie, upojnie. To jest zapach, który trzeba stosować z głową, ponieważ również ma niesamowicie dobre parametry. Nasze początki, jego początki były takie delikatne, ale ja je też mam już od jakiegoś czasu i wierzcie mi, że nabrał szlachetności, mocy i bym powiedziała odwagi. Bo kiedyś on był delikatniejszy, a teraz, teraz moi drodzy, kiedy ja go nakładam na siebie, idę do pracy, wracam, ja ciągle je czuję po kilku godzinach i to tak naprawdę intensywnie. Można go u nas kupić, ceny niestety rosną, ostatnio właśnie na niego patrzyłam, bo też zapragnęłam zapasiku. Tak, wzięłam głęboki oddech, bo jest, właściwie są dwa flakony, które chciałabym upolować w październiku i nie są one, nie należą do najtańszych, więc nie wiem, mój drogi, chyba będziesz musiał znowu poczekać. No zobaczymy, w każdym razie mam ich jeszcze troszeczkę, więc tutaj za bardzo nie płaczę. Jest też Rare Carbon, to jest wersja bardziej chyba skierowana do mężczyzn
i rarpesion, patient. Tak, teraz to ja powiem. Taki czerwony, u nas niedostępny. U przyjaciół Czechów jest i tak się zastanawiałam, czy go sobie nie sprowadzić, bo też słyszałam, że podobno cudnej urody. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie mam te i tych mam zamiar używać. Są niesamowicie piękne. Inne, takie intrygujące, mówię, żółte kwiaty po prostu. A wiecie, że ja nie przepadam za żółtymi kwiatami, więc co on mi tutaj musi robić? I teraz nowinka u mnie. Rams Gold od Latafy. O, teraz pięknie widać, jak tą czerwień, którą się tak zachwycałam. I powiem Wam tak. Troszkę mnie rozczarował, ale już mówię czym. Rozczarował mnie tym, że moja wersja w odlewce jest dużo, dużo mocniejsza i bardziej różana niż jest tutaj. Więc ja wnioskuję, że mój to świeżynka. On musi dojrzeć i tak bardzo często jest z arabskimi zapachami, dlatego się nie zrażajcie, jeżeli coś na was się nie chce trzymać, a mówią, że killer i tak dalej. Być może macie świeżutką buteleczkę i ona musi po prostu dojrzeć. Proces maceracji musi dojść do końca, bo marki arabskie, nie wiem, to chyba już nawet można powiedzieć, charakteryzują się tym, że bardzo szybko wpuszczają, wypuszczają nowe zapachy, albo produkują kolejne wersje, znaczy kolejne flakony, o tak chcę powiedzieć, i nie czekają na to, aż one, wiecie, nabiorą tych odpowiednich parametrów. I potem się dzieje, że koleżanki, flakonik pięknie pachnie, są super parametry i wszystko jest idealnie, a wasz jakiś taki, nie wiem, alkoholowy, nie chce się trzymać, nie chce siedzieć. To dlatego. Także, mój drogi, ty to musisz sobie podejrzewać, ale mówię, odleweczka przepiękna, waniliowa róża, śliczna, uwielbiam tamten zapach. I on oprócz tej róży ma również taką przepyszną gruszkę i brzoskwinkę. I ma też takie fajne nuty drzewne. Początek, zarówno w odlewce, jak i w tym. Taki bym powiedziała raczej średni, ale później. Ślicznota. Kolejna latafa. Confidel shot, tak. Confidel shot może być i Confidel shot. Nie mogę dzisiaj. Confidential. Private goal. Tak. Tutaj. Mamy go. Mamy słodycz. Dużo słodyczy. Dużo owoców. Bukiet owoców. Kosz owoców. Z takim akcentem troszeczkę drzewnym. I ja bym tutaj też powiedziała, że tutaj co prawda nie ma udu, ale jest taki sznycik arabski, oj jest. I one są podobne troszeczkę do erby pury, troszeczkę do kirkę. Z tym, że ten zapach jest bardziej syntetyczny niż tamte. Oj, bardziej. Ale jeżeli Wam to nie przeszkadza, to myślę, że będziecie zadowoleni. I tutaj podobnie, z parametrami. Na jednych trzymają się one dobrze, na innych troszeczkę gorzej. Ja przypuszczam, że to wszystko zależy po prostu od butelki, waszego wypustu. Tak, moja miłość. Teraz będzie moja miłość, wielka miłość. Jest to Dar Al-Hia od Art Al-Zafara. Zapomniałam nazwy marki, tego tak się zawiesiłam przez chwilę. Śliczny, cytrusowy słodziak z odrobinką patchouli, z odrobinką bursztynu. Na mnie piękne, głębokie, ale takie wiecie, radosne, niezobowiązujące, takie bardzo przyjemne. Cudne w noszeniu. Uwielbiam. Mam zapas takiego dużego flakonu i mam pojemność 50 ml. Więc czuję się bardzo dobrze, zwłaszcza, że one już też nie są produkowane, więc jeżeli ktoś z Was
i lubi przyjrzeć się i zakupić kolejny flakon, bo będzie z nimi coraz trudniej. Mówię, ja się czuję dobrze, bo zapasik jest. No i na sam koniec. Na sam koniec, moi drodzy, zostawiłam prawdziwą perełeczkę. Odkrycie dzięki mojej kochanej marzence. I jest to Baroque Satin Oud. Baroque Satin Oud. Całkiem niedawno, to chyba była niedziela albo sobota, zauważyłam, że ten flakonik pojawił się też u Pauliny Szar. Na pewno znacie, na pewno kojarzycie, bardzo duży kanał perfumowy. I Paulina też zakupiła ten zapach, że tak powiem, z polecajki. I bardzo spodobały mi się jej słowa. Słowa, które usłyszałam, że one są niesamowicie podobne do kreacji Francisa Courvigiana. Oud Satin Mood bodajże. Czegóż chcieć więcej? Nie chodzi mi tutaj, słuchajcie, o to, że one są podobne. To było tylko takie delikatne potwierdzenie. Chodzi o to, że to jest naprawdę bardzo piękny zapach. Bardzo taki nostalgiczny, bardzo jesienny, bardzo taki trzymający Was w takim nastroju właśnie lekkiego zamyślenia. Cudowna róża. Mówią, że tutaj jest ud, agar, ale taki naprawdę bardzo też ładnie, przyjemnie zrobiony, delikatny. Ja tutaj, słuchajcie, sobie zerknę. A, no właśnie. I jest ta nuta pudrowa. W oryginale chyba jest fiołek, w każdym razie akord fiołkowy został podany przy kreacji Francisa Courvigiana. Nie wiem, jak jest tutaj, bo fragrantika je omija szerokim łukiem. Nawet przypuszczam, że wiem dlaczego. W każdym razie ta pudrowość tutaj jest. Wiecie, że ja za pudrem nie przepadam, ale tutaj ona mi się bardzo podoba. Róża. Śliczna, śliczna, piękna, taka niedopowiedziana róża. I uwaga również na parametry. Zapach petarda. Nałożyłam do pracy, koleżankę przydusiłam. Nawet mi jej było szkoda, powiem Wam, bo łapała oddech. Wie co? Za mocne. No tak, duszą, duszą. A to były tylko dwie, wierzcie mi, dwie aplikacje. I pachniałam. Ubrania nimi też bardzo długo pachną, więc parametry są rewelacyjne. Zanim cena pójdzie w górę, bo na pewno pójdzie, macie ochotę, lubicie ten klimat, skorzystajcie, bo naprawdę warto. I tak się prezentuje ta moja seryjka. Musicie przyznać, że jest urocza. Flakoniki są prześliczne. Tutaj mnie kusiło, żeby je wystawić, zrobić zdjęcie, ale właśnie słonko zaszło. Pogoda się zaczęła troszeczkę psuć, zaczęło wiać. Za chwilę muszę się spakować, młodą też, ponieważ ma dzisiaj lekcję tańca. I pójdziemy. I tak się zastanawiam, co tu na siebie włożyć. Na ręce mam Nebras od Latafy. I powiem Wam, że jest to zapach, do którego się nie mogę przekonać. Wszyscy się nim zachwycają, wszyscy go kochają, wszyscy go porównują do Billie Eilish, a ja jakoś tak nie mogę. Ta wanilia, która tutaj jest, jest tak dziwnie podkręcona, tak wysoko. Tutaj bym chciała jakimś terminem muzycznym Wam... No co bym chciała Wam? No powiedzieć, tak? Się wesprzeć, takie wysokie, nie wiem, coś, ale... Jakiś dźwięk, tak? Chodzi mi o wanilię, jeszcze dopowiem. Ale jakoś nie mogę. Nie wiem, może jak będzie chłodniej, to wtedy będzie nam lepiej, ale na razie nam nie jest dobrze, więc ona tam sobie po prostu siedzi, siedzi i nie mam ochoty na nią. Nie mam. Zastanawiałam się, czy też wyciągnąć perfumy w olejku.
bo na pewno wiecie, że tutaj będzie Eulalii, Spis Arabian. Będzie. Potrzeba je wykorzystać. Są tak pięknie kwiatowe. Mówię, i pogoda sprzyja. To były moje typy na ciepłą jesień. Jeszcze raz, zachęcam Was do zabawy, do komentowania. Jeżeli macie ochotę na ten flakonik, z przyjemnością poślę go w Wasze ręce. Co prawda jeden do jednej osoby i to jest takie trochę smutne zawsze, za każdym razem w tych losowaniach, że nie mogę Was wszystkich obdarować, uszczęśliwić. Ale cóż, budżet skromny. Dziękuję Wam, pozdrawiam bardzo serdecznie, uściski, całusy. Dzięki, że jesteście i nie uciekacie w jakimś.